Jo, człowieki, z tej strony Bury, witam was w kolejnym odcinku z gry Risen 1. I tak jak mówiłem na odcinku takim informacyjnym, dzisiaj bez kamerki. Ja muszę jedną rzecz zrobić chyba, wydaje mi się, że powinienem przyciszyć tą gierę. Tak, wydaje mi się, że na 50% powinno być very good. Poczekajcie, muszę też włączyć tak zwany stoper, żeby wiedzieć, ile to jest pół godziny. No i okej. Ja tutaj widzę, wchodzę do tej świątyni, a to dość risky shit, bo tutaj będzie full szkieletów z tego, co kojarzę. Kuźwa, na full HD na tym monitorze jeszcze lepiej to wygląda wszystko. No właśnie, kuźwa moją... No mama. Aha, no tak. Dawać mi szósteczkę. Teraz czwóreczkę. Szkielet wojownik. Zaczniemy od niego. On będzie silniejszym przeciwnikiem. Ale widzę, że to się pojedynczo nie da. Aaaa! Panowie! No i come on, gościu, no. O kurde! Kurde! Siódemka, gdzie jest siódemka na kreaturze? No jak, tu już manę nie masz, gościu? Ile ty chcesz many na uleczenie się? Kurde! Próbowałem, słuchajcie, próbowałem jak mogłem, ale to nie jest easy. No dobra, jeszcze raz, dam radę, spokojnie nawet, rzekłbym. Kurde, ten mag to może być silny z tym kuźwa, z tą kulą ognia. No. To jest piękne, słuchajcie. Cholera. Teraz tak, szósteczka. I dalej. Lo. To ma nawet obszarowe działanie, proszę państwa, no sobie kula ognia. Kurde ty, jaki ja tutaj robię... się... gdzieś ciepotki z nich lecą. Już nie pamiętam, co leci z poszczególnych przeciwników. Kurde, kto by to spamiętał? A tu potki, jak zarąbiście. Kurde! Skrzynia skarbów, ale takich to otworzyć nie mogę, co? Dokładnie. Dawać mi więcej przeciwników. O, czekajcie, grzybmany. Może sobie save'a zamiast tak hojraczyć. Rozejrzyjmy się tutaj. Ziele. Beczka z wodą, ale mam pełne zdrowie. Tam jest chyba po prostu przejście w to miejsce innym sposobem. A nie, nie, jakaś jest skina chyba. Nie, przejście w to samo miejsce innym sposobem. Tutaj te świerszcze wbijają z tego co pamiętam, bojowe. No dobra. Damy radę. O, jest szkielet, kurde. No dawaj, Stefan. Easy. Ktoś mi przypomni w ogóle, co ja robię w tym miejscu? Znaczy, bo to jest zupełnie taka nadprogramowa lokacja z tego, co kojarzę. Ona się przydaje do tego questu na pierścienie. Jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności spętać. Jeszcze jeden wojownik będzie, okej. Okay. No niedobrze, niedobrze. O kurde! Halo, halo, panowie i panie.
Trochę was dużo. Nie tego, Bezi! Tego! Dobrze, Bezi, teraz tego! Bardzo dobrze. Ale unika się zrobił. Teraz czwóreczkę, znaczy szósteczkę i czwóreczkę i... I but! O kurde! Czemu ten jest bliżej? Czemu on? O cholera, jaki mis! Kurde. Kurde. No co jest? Czemu za dwa go uderzyłem? Trzeba było nie zadzierać z magiem. Potężnym burym. Bury mag dzikobójca, kurde. Kurde, no to ja rozumiem, słuchajcie, patrzcie, jak sobie bierzecie. Tak, pieć tą miksturę. Why no? Jeszcze może jedną w sumie nawet. Kurde, tylko obawiam się o stan mojej many, jak ja będę tak ciskał tymi zaklęciami na lewo i prawo. No ale w sumie jest dobrze, po to chyba zostałem magiem, co? Kurde. Tylko trzeba będzie zbierać każdą roślinę i potem robić full mikstur wszelakich. To jest przyjemne, gra chodzi idealnie, słuchajcie, na OBS-ie widzę na podglądzie, słuchajcie, że nagrywa się też idealnie, jest płynnie i w ogóle... A, w ogóle ją w 60 FPS-ach nagrywam, no nieźle. A miało być w 30, zapomniałem zmienić. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy, czy to będzie bardzo dużo ważyło. Jeśli nie bardzo dużo, to w sumie czemu nie 60? Ale coś mi się wydaje, że specjalnie mało to nie będzie. Jeszcze powinien być taki jeden silniejszy szkielet, nie wiem, jak on się nazywa, jakiś tam hierarcha? Coś w ten deseń. Patriarcha? Może patriarcha? Co ty masz w ogóle za broń? Czy mi się wydaje, czy ty masz coś, co mnie zainteresuje? Nie, to już gałąź. To tak średnio. Dobra, teraz wojownik. Kurde. Kurde, jajników nie mogę robić, jak walczy ty, no w sumie dobra, no mogę w sumie, tylko z opóźnieniem wszystko się dzieje. Kurde, jak on jest blisko, co jest te... O się za... O kurwa! Jak się żem przestraszył! O w piździec, jakoś tak... Nie spodziewałem się tego miecza na plecach. O ja w dupę. Wow. Sorki ludziska, jeśli was trochę przestraszyłem tym krzykiem z dupy. Znaczy, w sumie to krzyczałem twarzą, ale you know, o co chodzi. O kurde, ale żebym się zdygał. Zbijacz czerepów. Brzmi poważnie. A, mogłem to nawet walczyć tym. Kurde, to się czuje mocny. Dobra, jeden był tam chyba, tak? O nie, tamten już nie żyje, okej. Okay. Tylko tam, co ich przed chwilą biłem. No okej. Okay. A co najpierw tu na dół zejdę tak for the rules. O kurde, siemano Stefan. Stefan! Nie chciałem ci wchodzić w intymność. Kurde, taka arena średnia dla maga. Lol, ale się udało. Ale go zmiotłem, kurna, i to jest potęga maga jednak, tej. Gdzie ten kijaszek, z którą walczył? Włócznia, okej. No to jeszcze na dół. Coś tu? Nie. What? Czy kogoś posrało? Szkielet, wojownik. Ja nie umarły wacta ty się nazywasz. Dawać mi go. Kurde. Kurde. Trochę ich sporo.
Headshot! Chyba. Kuźwa, jakie miski. Hezy! Dało ci się. Dostał lamus. Kim ty dla mnie jesteś, gościu, proszę cię. Ty, co on ma katanę? Ty, uciekli, gdzieście, zesrali się, jak zobaczyli, jak ja jestem potężny. A nie, dobra, pomam. A powinni. Magia! Moja magia rozerwie cię na strzępy. Co ty miałeś za broń, stary? Maczeta. Kurde. No, ta maczeta jakaś taka nie jest wyjątkowa, widzę. Wyglądała, jakby miała niszczyć wszechświat. Dobra, ale wydaje mi się, że to nie wszyscy, którzy mnie gonili na początku, jeszcze przed chwilą. Tu są? Tak. Ale co, ja miałem tak... Na strzała byłem? A no może na atak z wyskoku to byłem. Ty, nie pomyślałem, słuchajcie. Myślałem, że dobra, jeden cios przygarnę na klatę, ale potem luzik. Zapisałem chociaż, mam już odruchy? Mam odruchy chyba. Mam maczetę? Mam maczetę. Są odruchy. Dobrze. Dobrze, dobrze. Nie pamiętam, kiedy zapisuję, ale zapisuję. Wiesz, co? W sumie fuck this shit. Ja się tutaj kimnę do południa. Kurde, jolo, że szkielety na dole. Co to dla mnie, nie? No kurde. W ogóle mana się podczas tu nie regeneruje, to jest jakiś żałosny żart. Dobra. Dałaś mi tego z Grywusa. O! Ej, przeżyję to. Halo, ale że mu szukał przeznaczenie. Tylko ten szkielet wojownik jest jakiś taki zbugowany. Czemu ta kamera tak jakoś się oddaliła dziwnie? No cóż. Tak chyba musiało być. Mam takie wrażenie, że to było coś, co zwiększa permanentnie. Kurde! Jak ja mam fart, słuchajcie, nie dość, że spadłem gdzieś w pizdu i przeżyłem. To jeszcze zdobyłem takie itemki. Jeszcze rum, grog, kurde. Woreczek z przyprawami. Absolutnie nie mam pojęcia, po co mi to. Znaczy pewnie do gotowania, w tej grze jest gotowanie, no tak. Nie mogę przybliżyć tej kamery, nie wiem, co się z nią wydarzyło. W sumie taka jest całkiem przyjemna nawet. Zobaczymy, może teraz się odbuguje. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. A skubany wyczuł to. O, to czubek miecza, pierścień. O, maksymalna mana, proszę państwa. Miecz spijacz dusz. A, no tak, bo tu są takie specjalne miecze, które można później przekuwać. Tylko nie będziemy ich używać niestety. Pamiętam, że wykułem oba te miecze, bo jest jednoręczny i dwuręczny. Czy nawet więcej ich jest, nie pamiętam, ale wykułem wszystkie z tego, co kojarzę. Dobra, czekajcie, tutaj mam amulet życia. Tutaj mam walki kosturem. Ja bym oba zmienił na amulety many chyba. Ja w końcu jestem magiem, a nie jakąś popierdolę. No, nie mogę dwóch tych? Gro? A czemuż nie mogę? Kto mi zabroni? A, dobra. Mogę. To mogę... Ile pierścieni mogę nosić? A, bo to jest amulet, dobra. No i git malina. To są many jak lodu. Ile mam many? 69. Przypadek? Surowy śledzie na tu są. Boże, jak miała plażę obfitą w łupy znalazłem. Aż nie wiem, co powiedzieć, słuchajcie. O, i się naprawiła kamera w sumie. Ja to mam farta dzisiaj, jak mało kto. A...
tam co jest na górze, tam skąd spadłem? Mam nadzieję, że tak, bo w sumie kurna jeszcze bym tam zbadał, niezbadane. Z takimi gównami jak takie właśnie sępy morskie to nie mam zamiaru walczyć kurna magią, bo to jest marnotrawstwo mojego magicznego potencjału, mojej energii magicznej, kurde. No właśnie, gówna. Podjeżdżaj, gościu, no. Czerw mnie atakuje, czy co? Nie, to za daleko. To co tak blisko te dźwięki słyszę? Mayday. Się skupiłem na walce, sorry, że się tak włączyłem. Ale no wiecie o co chodzi, tutaj trzeba walczyć o życie, a nie jakieś gówno. O Boże. Mały diament. Rum. I 60 sztuk złota. Spoko Maroko. Tak dla mnie very git sytuacja. Tam jest, pamiętam, jaskinia i tam jest jaskinia taka... do której prędzej czy później udać się trzeba. Co to było? To ty tak dźwięki udajesz? Kuźwa, ty już myślałem, że popiełak. Kurde! Kurde! No odsuwaj się bardziej, no chuj ci w dupę. Co? Ja mu nic nie zrobiłem prawie. Gościu! No, jak to chodziło? Żebyś po prostu zginął. Czy tak trudno zrozumieć? Czy ja tak wiele wymagam? 5. Znaczy to ja w ogóle sobie tą miksturę to pod trójkę wrzucę. Bo tak często je używam, że się przyda w sumie. Sorry ludziska, że tak chodzimy gdzieś w ogóle po jakichś zadupiach i eksplorujemy, ale ja jestem zafascynowany eksplorowaniem gier i choć eksplorowałem tego Rezena już kilka razy, pewnie maksymalnie, to za każdym razem będzie dostawał radochę i wy musicie się z tym pogodzić. A jeśli zasubskrybowaliście ten kanał, no to musicie zrozumieć, że tak to będzie wyglądało. Mayday! Kurde! Kurde! No zabił wielkiego maga pieprzony sęp morski. Przecież to się nie godzi! No jestem zdegustowany. 3, 4, 5. Kichnę, normalnie, czuję to. No mam. O kurde. Zrobimy to taktycznie, oflankujemy na lamusa. Kusario! Bum, bum. Bum, bum, no. Słuchajcie, to jest jakieś posrane tutaj. Gościu! Bo się pogniewamy, ewidentnie. No, easy, easy, rozumiesz to? Easy, słuchajcie, easy! Easy! Ej, słuchaj, kurna! Lepiej, ja nie muszę już stopera uruchamiać, a na drugim ekranie przecież Audacity, ono mi wyświetla ile już nagrywam. Ja pierdzielę, jakie to jest wszystko proste z drugim ekranem. Kurde! Tam wygląda jak miejsce ze skarbem, widzicie? To jest półki skalne? Tam trzeba się wdrapać, tam będzie coś ciekawego.
Już stąd widzę w ogóle korzeń leśniczy bodajże. Kurde. Czujecie te emocje? Co tam będzie? Co tam będzie? To jest roślina, tutaj będzie zioła, na górze korzeń. Tak mnie zrobią. Nie, zioła nie ma, czyli może będzie lepiej. Jest korzeń. O kurde, widzicie to? Widzicie co to ja? Tajne, ukryte miejsce. Jest tu szalej druida, moja ulubiona roślina. Więc już jestem dumny, że tu wszedłem. Zadowolony w sumie bardziej niż dumny. Skakuj bez i tam coś jest, tam coś na nas czeka. Kurde! No, dobrze, że się baguje ta gra czasem. Jeszcze bym musiał wrócić na tamtą plażę, a tu tyle do zwiedzania. O kurde, tej słuchajcie, jaką miejscówę znalazłem. W szoku jestem. Do kogo ty skaczesz, lamusie, co? Kurde, jestem dobry w to. A tylko ghoul stał, jeszcze nie wiem, co ja zrobię z tym ghoulem. Najbardziej denerwująca bestia w całej kurna grze. Jak ograł? No dawaj gościu, no. Jeszcze mnie zabije, słuchajcie. Zrobię save'a. Lol. Zmyliłem go, tak machałem, on nie wie, kiedy zaatakować, kiedy zaatakować, a tu nagle jeb! Buła w pysk, tej, koniec. Dobre to było, słuchajcie, dobre to było. Aż się wzruszyłem, dobra, gulu, zrobimy to tak, po męsku, kulą ognia w pysk. Kurwa, bo się nic nie dzieje. On jest przecież nieśmiertelny! Myślałem, że ty nie możesz. Co, co on? O, to nie pamiętałem, słuchajcie, że on jakieś lodowe ataki ma. Nie, bez i. O, easy. Dawać mi tego gula. Kurde. Słuchajcie, on się nawet spinać potrafił, że to jest jakieś niepoważne. Że to jest najsilniejszy potwór w grze, zdecydowanie. Ale widzieliście to? To magiczne coś? Kurde, tego nie pamiętałem. Ale chyba coś kojarzę, że to się nawet przez tarczę przebijało i że to mnie zawsze irytowało. Coś już chyba kojarzę, ale nie jestem pewny. Czy to już nie jest tylko jedno z moich chorych braci? Chyba wracam tam, skąd przyszedłem w ogóle, jakąś dziwną drogą. To w sumie jest mi na rękę nawet. Mam nadzieję, że tylko jeden gul tam jest, kurna. Gościu! To potężny magiem! Jesteś w stanie tego pojąć! Kurde, jaka to jest bestia, no what the fuck? Jeszcze mnie zjada teraz. Kurde! Przynajmniej smaczny pewnie jestem, bo jestem takim sexy ciachem. Ale no kurde! Co znowu od początku? Dobra, spróbujemy inaczej. Patrz jak się patrzy, skurwiel. No nie, to chciałem zrobić bestii. Mam jakieś zaklęcie śmierci gulom? Sprint, telekineza, magiczna ochrona. Teraz te magiczne chroniony, kaman gościu. Kurde! Jak mi wywalił tym, what the fuck? Ale widzieliście, ta magiczna ochrona jest całkiem niezłym skillem, kurde, muszę zrobić runę. Bo magicznie chroni normalnie, czuć tę ochronę.
To nie jest jakieś gówno. Kurde, Bezzi, no wejdź przez te drzwi, no ja pierdzielę, stary. Nie! Z lamusami się nie pieścić. Easy. Co, 130? Tak powinno być 1200, kurna. Ja pierdzielę, gra, ty jesteś niesprawiedliwa czasem. Tylko coś gównianego z niego wypadło. Powinno wypaść zbroja przeznaczona na śmierć plus 15. Myślałem, że jest jakiś środkowy, bo się świeci, a to po prostu się coś świeci w tym pomieszczeniu. Kurna, kiedy to jest easy, lol, jestem mistrzem. Co to jest w ogóle? Przepis, na co? Przepisie, na co jesteś? Trwale zwiększa... Jacie! Ej, mogę już 3 zrobić takie? Nie, 1 dokładnie. Nie! Nie, 6! 6 mogę takich zrobić w tym momencie! Nie, poczekajcie. Tak! 6! Ja pierdzielę! To daje... 30 siły więcej! Ja pierdzielę, słuchajcie, jak jestem dobrym alchemikiem. Ja pierdzielę! A tu stworzenie iluzji nawet jest. Ja pierdzielę! 6 mogę takich zrobić. O, wpiździec! To przecież jak wygrać z rakiem trochę. Kurde, ja widzę dokładnie, ile to trwa. 26 minut 48 sekund trwa ten odcinek, rozumiecie? Gościu! Czekajcie, zapiszę grę, bo nie pamiętam, jak zapisywałem. Nie widzisz, chyba, że jestem magicznie chroniony, co? Ale mu wywaliłem, o kurde. O kurde! No dawaj, no, atakuj. Znowu zmyłka, boom! Boom! No, szty, gościu. Gościu. Easy. Czuję się potężny. I chyba wróciliśmy tam, gdzie chcieliśmy wrócić, słuchajcie, niechcący zupełnie. No, dokładnie. Nie, czekajcie, nie. Czy tak? Chyba tak, no, patrzcie, tak! Ale kurde, jest ten kozak dzisiaj. Co ja wyrabiam w tej grze, to jest w ogóle niepoważne. Tak, jestem dobry. Czy jeszcze się chce równać ze mną? Masz tutaj, kuźwa, kulomy. Masz, jeb. Jeszcze jedna? Spoko. Trzymaj. Bum, kurna, gościu. Się tak nie poruszaj. Co on się tak porusza w ogóle? Leżysz. Znaczy jeszcze nie, ale już patrzę w przyszłość, bo jestem magiem. Mogę, potrafię. Mam nadzieję, że może wraz z mocą tego zaklęcia ona będzie bardziej wybuchać i będzie miała szerszy zasięg działania, ale by było, nie? Byśmy mogli całe grupy na solo robić jednym skillem. Bum. To jest przyjemne, słuchajcie, takie ekspienie tym magiem. Kurde. Ile mi brakuje do levela? Ej, nie jest źle, 5000 to nie jest, kurna, tak bardzo dużo. Nie jest to bardzo mało, ale nie jest to bardzo dużo. Uż, podrapię się o plecach z rozkoszy nad swoją niesamowitością. Znaczy, z rozkoszy nad swoją niesamowitością. To jest stwierdzenie, ale dobra, w dupie to mam. To ja tutaj ustalam zasady, kurde, gry. Nie! O, easy. Aaa, teraz tam po prostu przyszedłem. Alaho. Nie ma klucza? A, to ciekawe. To w takim razie władca go nie miał, to znaczy, że ktoś musi mieć go tutaj. Masz klucz? Najpierw strzelam, potem pytam. Jeszcze jedno zaklęcie!
Easy. Będę musiał sobie zrobić spory zapas mikstur, kurde. Srebrny kielich, spoko, ale to nadal nie jest klucz. Co, leczenie magiczne? Złoty świecznik, złoty talerz, fajnie. Kurde, ile luta. Słaby legicze, makcera lecznicza. Mały szmaragd. Naszyjnik. Berserk. O, berserka nie pamiętam. Co to za zaklęcie? Domyślam się, jakie może być działanie. Na krótki czas zwiększa sprawność w walce wręcz o 50 punktów. Czyli rozumiem, 50 ataków mi dodaje, a mam 32, czyli 82. What the fuck? Jaka moc? Mayday. Ale nic tu nie jest kluczem. A ten amulet, naszyjnik, to jest naszyjnik po prostu, czy jakiś specjalny? Nie, specjalny to by pewnie amulet był, no dokładnie. No dobra, ale to nadal nic nie jest z kluczem, kurde. Kurde! To jakby wychodzimy z tej lokacji. No dokładnie. A tu już 31 minut odcinka, 26 sekund. Niedobrze. O, to w ogóle tej skrzyni otwierała, nie? Tak mi się wydaje, że nie. A może i tak? Nie, dobrze, roślina many, spoko. Gdzie jest klucz, kurde? Władca tej lokacji pokonana, a klucza nie ma? Czy ktoś jest niepoważny jakiś? Dobra, Liska, no chyba tego klucza poszukamy w kolejnym odcinku, bo ten już będę kończył, bo już dużo minęło. A do pracy niedługo muszę jechać, szkoda, bo szkoda, ale no tak to wygląda w życiu. Dobra, to dziękuję wam za uwagę i życzę miłego dnia, do usłyszenia, Eldo Presidento, peace.